Tutaj będzie muzyka do intra. Witajcie za zakrętem, nazwa tymczasowa. Będzie to coś w rodzaju jak The News z Top Geara, tylko że będę tu sam i mam nadzieję, że postaram się przekazać wam wszystkie ciekawostki ze świata motoryzacji, jakie zdarzyły się w zeszłym tygodniu. Jak wiecie, jest już grubo po 1 listopada, więc już się zaczął ten okres roku. Reklamy świąteczne. Dodge ma dla was specjalny prezent. Jest to Dodge Challenger Hellcat Red Eye przerobione na sanie świętego Mikołaja. Co prawda nie jeździ, bo ma płozy, ale egzemplarz, który widzicie na zdjęciu, to faktycznie jest Challenger, który został przerobiony na takie sanie. Teraz na pewno będzie dostarczać swoje prezenty znacznie szybciej. To, co widzicie na zdjęciu, wygląda jak zwykły McLaren Speedtail, tylko że w kamuflażu i jak możecie się domyślić, jest to po prostu prototyp. Nazywa się Albercik. Co prawda nie ten z eksmisji, tylko od Albert Drive, miejsca, w którym była dawna fabryka McLarena, ale pod spodem jest to tak naprawdę ten sam samochód. Jedyna różnica to jest ten przód, trochę inne koła i ewentualnie małe zmiany aerodynamiczne. Jeżeli lubicie Audi TT, to macie problem, ponieważ Audi właśnie stwierdziło, że walić z dwudrzwiowe jest fajne sportowe coupe, wstawiają cztery drzwi. Generalnie wynika to z tego, że po prostu nikt tego nie kupuje i stwierdzili, że przerobienie TT-tki na czterodrzwiowe na pewno w czymś pomoże. Będzie wyglądać mniej więcej tak jak ten koncept z 2014 roku. Porsche pokazało zdjęcia z oficjalnych testów 911-992, z których wynika, że tylne światło zostało zastąpione wielką manewrią, jak już widzieliśmy to wcześniej, przez co BMW i8 nie wygląda, jakby zjadło ją na śniadanie. Testy zostały przeprowadzone w najróżniejszych warunkach, w pustyni, śniegu, etc. i pokazano nam, że Porsche potrafi nie tylko driftować na asfalcie, ale także na śniegu. Kojarzycie Tesla Model 3, taką biedę Edition Tesli Model S? No to generalnie oprócz tego, że miała trochę problemów w fabryce, żeby nadążyć z produkcją, to Elon Musk ostatnio wypuścił update'a przez internet, który pozwala odstresować ci się w twojej świeżutkiej Tesli, potem jak czekałeś na nią trochę za długo, po to, żebyś mógł sobie polatać bokiem. To jest Mustang. To jest nowy Mustang. To jest stary babski Mustang, a to jest stary Ford Falcon bazowany na starym babskim Mustangu i ma czworo drzwi. A to jest wizualizacja tego, jak ma wyglądać nowy Mustang, który ma mieć czworo drzwi. I generalnie Ford już dał na to zielone światło, więc mamy problem, ale może nie będzie źle, w końcu kolejny sedan z V8 to nic złego, będzie miał z czym walczyć z Panamerą i stary dwudrzwiowy Mustang zostaje. I nie będzie to taki gwałt na marce, jak Dodge zrobił z Chargerem. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. BMW pokazało zdjęcia nowego BMW M8 w kamuflażu i dowiedzieliśmy się kilku nowych ciekawych rzeczy. Po pierwsze, silnik to jest ten sam co z obecnej M5, czyli 4,4 litra V8 Twin Turbo, około które normalnie w M5 ma 592 konie, natomiast w M8 powinien mieć trochę więcej niż 600, aczkolwiek w wersji Competition podnosi się to już do 650 koni. No, dostajemy napęd na 4 i generalnie M8 pod spodem to jest dokładnie to samo co M5. I żeby nie być gołosłownym, pokazuję wam nagranie z testów na Nürburgringu. Koniec, krótki filmik instruktażowy
Jak dobrze umyć swój samochód nawet z najgorszego błota? Nie próbujcie tego, to nie jest dobry pomysł. Zresztą sami zobaczycie.